Pieśni pielgrzymek Salomonowa. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Oto dzieci są darem Pana. Podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan. Nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Mieliśmy okazję śpiewać pieśń Wolni od prac i znoju. I tym, który nas uwolnił od dźwigania koszy, jest Pan Jezus Chrystus, gdyż całe dzieło odkupienia jest Jego dobrym darem. Dzięki Jego doskonałej ofierze na krzyżu nasza praca, jeśli chodzi o konieczność wykonania czegoś, aby dostać się do nieba, została przez Niego w pełni wykonana. My możemy w tym dziele spocząć i cieszyć się tym, że Pan Jezus wszystko wykonał. Zresztą tak na krzyżu krzyczał: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał, przekazał ducha. I tutaj mamy dawno wcześniej, jeszcze przed tą doskonałą ofiarą Pana Jezusa, takie świadectwo w Psalmie 127, że pewne cechy Boże już były znane Izraelowi. Już były znane, tutaj mamy powiedziane, Salomonowa pieśń, czyli w czasach Salomona one były już odkryte ludowi Bożemu, ale też wiemy, że wcześniej. Natomiast tu jest wyraźne świadectwo, że również i wtedy. I tutaj jest parę takich rzeczy, z których możemy się radować jako chrześcijanie, jako chrześcijańscy pracownicy, jako chrześcijańscy pilnujący, jako chrześcijańscy rodzice, jako chrześcijańscy ludzie postawieni w trudnościach tego świata. Jeśli Pan domu nie zbuduje, daremnie, próżno, niepotrzebnie trudzą się ci, którzy go budują. I tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że jest miejsce na działanie Boże w pierwszym rzędzie i dopiero jeśli to działanie Boże ma miejsce, to mamy sens trudzenia się, mamy sens pracy, którą wykonujemy. Jeśli ją wykonujemy wbrew woli Bożej, to wtedy jest to próżna, niepotrzebna, zbędna, szkodliwa działalność. Dlatego pierwsza rzecz, którą powinniśmy wiedzieć, to jest to rzecz, którą powinniśmy sam na sam z Bogiem rozstrzygnąć w osobistej relacji z Bogiem. Czy Panu już jest miła ta czynność, którą chcemy wykonać? Czy On ma w tym upodobanie i będzie w tym uczestniczył? Czy też będzie raczej naszym nieprzyjacielem i będzie przeszkadzał? Bo i takie słowo mamy, że gdy Izrael zszedł z drogi Bożej, to Bóg zamienił się w jego nieprzyjaciela i zaczął
go zwalczać i zsyłać na niego wrogów. Więc jeżeli nasza droga jest drogą taką jak pewnego proroka, który jechał na oślicy i który uparł się, żeby iść, to nieme juczne bydle skarciło nierozumny postępek proroka. Mamy tego świadectwo i w Starym Testamencie, i w Nowym. Próżna praca, niepotrzebna, zbędna. Czyli prosta rzecz, a jakże trudna moralnie do osiągnięcia. Bo jak niektóre nasze działania podejmujemy, to czasami te działania są znane Bogu jako te, których On nie pochwala. Kiedyś byłem świadkiem takiej rozmowy i człowiek, który wykonywał taką rzecz niezgodną ze Słowem Bożym, chwalił się tym w gronie młodzieży i akurat przysłuchiwał się temu jeden z dojrzalszych duchowo braci i spytał wprost tego brata, zadowolonego z siebie młodego brata, czy wyznałeś już Bogu jako grzech tą twoją czynność? Widać, że doświadczenie duchowe kazało powiedzieć takie słowa. Być może one były powiedziane za szybko, być może były powiedziane w zgodzie ze Słowem Bożym. Natomiast to pokazuje, że my jako ludzie potrzebujemy mieć pewności tego ze Słowa Bożego, że to, co robimy, jest zgodne ze Słowem Bożym. Oczywiście są ogólne wskazówki. Abyście na niczyją pomoc nie byli zdani, mówi list do Tesaloniczan. Czyli Bóg chce, abyśmy się trudzili pracą własnych rąk i nie opierali się na pomocy materialnej innych, żerując na ich życzliwości. To są ogólne takie rzeczy. I nawet źle dobrana praca jest lepsza niż włóczenie się bez sensu i zajmowanie się niepotrzebnymi rzeczami. Więc może być tak, że nieoptymalnie dobierzemy drogę Bożą. Być może Pan by chciał, żebym pracował w firmie A, pracuję w firmie B, ale pracuję. Czyli jestem w generalnej woli Bożej, w zgodzie z Bożymi zaleceniami. Być może jest czas, żebym jeszcze się dowiedział, że to nie jest to miejsce pracy, ale podjęcie pracy jest szlachetne w porównaniu z lenistwem. I też mamy wyraźnie powiedziane, jeśli Pan domu nie zbuduje. Tutaj jest dokończone dzieło, zbuduje. Czyli ten dom najpierw w zamyśle Bożym już jest. Niedawno miałem okazję taką książkę czytać. Małżeństwa są robione w niebie. Autor tej pożytecznej książki, Retalik się nazywał, właśnie postawił tezę, że nasze małżeństwa już są zrobione w niebie, a my je tutaj dostajemy tylko do składania, czyli dokładnie lustrzanie ta sama myśl, że mamy już pewnego rodzaju od Pana błogosławieństwo, a my tutaj już nie musimy się martwić, czy na próżno się trudzimy w tej sprawie, jeśli faktycznie dobrze rozpoznaliśmy wolę Bożą. Jeśli Pan nie strzeże miasta, niestety żyjemy w świecie grzechu. I świat grzechu jest taki, że nawet jeśli coś ciężką pracą osiągniemy, czy to duchową, czy fizyczną, to jest wróg, który chce nam to ukraść. Chce dokonać przewłaszczenia tego, co jest nam podarowane, albo coś, co sami wypracowaliśmy. I powinniśmy tego pilnować. Daremnie czuwa stróż, jeśli Pan nie strzeże miasta.
Czy rano, budząc się, dziękujesz Bogu, że ustrzegł cię tej nocy? Czy idąc spać, pamiętasz, aby powierzyć Panu swoje dobro do ochrony? Jeśli Pan ustrzeże miasto, to stróż czuwa z sensem. Nie jest tak, że ma nie czuwać wcale. Choć oczywiście też takie słowo mamy, że położę się spokojnie i zasnę, bo wiem, że Pan czuwa. Ale tu jest wyraźnie powiedziane, że ten stróż czuwa. My mamy czuwać, mamy pilnować, mamy oczekiwać przyjścia Pana Jezusa. Oczywiście Pan Jezus przyjdzie, nawet jak nie będziemy czuwać. On nie potrzebuje naszego czuwania do tego, żeby przyjść w oznaczonym przez siebie czasie. Ale jak wiele stracimy, jeśli nie będziemy czuwać. Nie będziemy widzieć tych efektów tego czuwania, tego pilnowania, tego radowania się, że nasze czuwanie ma sens, bo Pan strzeże miasta. Wtedy jest pewnego rodzaju społeczność między nami a Panem. Pan czuwa i my czuwamy. Również towarzyszymy Panu w tym wspólnym pilnowaniu. Tym miastem mogą być różne rzeczy. I materialne, i duchowe. Czy jako dziecko wychowane w domu rodzinnym, chrześcijańskim, czuwasz i pilnujesz tego, co przekazali ci rodzice ze Słowa Bożego? Czy czuwasz i pilnujesz w sercu tego, co ci powiedzieli, że Słowo Boże jest pochodnią, nogą twoim? Czy codziennie sprawdzasz swoje drogi w świetle tego słowa, żeby sprawdzić, czy twoje kroki pasują do tego wzoru, który masz w Słowie Bożym? Czy już zapomniałeś, jak się czyta samemu Biblię, jak się samemu sprawdza, szuka i bada? Może już tylko rodzinne wspólne czytanie, albo tylko zgromadzeniowe, albo i nawet nie to, bo przychodzisz zmęczony po całym dniu zajmowania się tym światem i na zgromadzeniu myśli krążą gdzieś indziej i nie czuwasz. Co to za czuwający, który nie jest skoncentrowany na pilnowaniu tego, co ma pilnować? To żaden stróż. Jeżeli stróż na bramach czy na murach miasta zajęty by był czymś innym niż wypatrywaniem podejrzanych objawów czegoś, co mogłoby zagrozić miastu, to co po takim stróżu? Każdy z nas otrzymał od Pana różne rzeczy. Jeden talent, inny 3, inny 10. I mamy tych wszystkich pilnować i nimi zarządzać, albo dać bankierom, jeśli sami nie umiemy tym zarządzać i pilnować, czy bankierzy w naszym imieniu dobrze tym obracają. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Przed chwilką do tego nawiązałem. Czyli widzimy, że Bogu jest miłe, kiedy człowiek rano wstaje. Bo też jest w innym psalmie powiedziane, że jak wschodzi słońce, to widzi człowieka, widać człowieka, który wychodzi do pracy swojej i zostaje w niej aż do wieczora. Oczywiście warunki pracy dzisiaj się zmieniły. Dzisiaj ta praca na roli standardowa w tamtych czasach jest mniej spotykana, ale generalnie Pan Jezus powiedział, czyż dzień nie ma 12 godzin? I praca według Starego Testamentu to było 6 dni w tygodniu po 12 godzin, 72 godziny tygodniowo. Sabat, dzień wolny, odróżniony od tych 6 dni, to był dzień wolny od tych czynności. Natomiast dzisiaj mamy oczywiście po pierwsze zupełnie inny porządek, gdyż jest oparty na łasce, więc zakon ze swoimi wskazówkami jedynie daje nam wskazania moralne, że dobrze jest, jeśli nie jesteśmy pracoholikami, którzy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu ganiają za interesami. Jest
czas na przerwę i tą przerwę Bóg zdefiniował, że należy przeznaczyć przede wszystkim na szukanie Jego oblicza przez jeden z dni na średnio 7. I to jest porządek wynikający już ze stworzenia. Bóg faktycznie, gdy tworzył niebo i ziemię, porządkował te sprawy, to przez 6 dni kolejne prace wykonywał, a 7 dnia odpoczął. I to jest wzorzec, który nam przekazał, gdyż i my mamy za co dziękować Bogu i dobrze jest, jeśli mamy szczególny czas na to przeznaczony, nie tylko codziennie, ale również w pierwszy dzień tygodnia, kiedy wiemy, że Pan Jezus zmartwychwstał i upamiętniamy to, spotykając się w dniu zmartwychwstania, w Dzień Pański, w niedzielę i łamiemy chleb i łamiemy się właśnie chlebem ku społeczności z Panem i między nami nawzajem, ale również ten czas jest właśnie przeznaczony na to, żeby pamiętać, że On to wszystko już wykonał dla nas, co jest konieczne do zbawienia. Możemy spocząć we wgłębieniu dłoni Zbawiciela i we śnie obdarza umiłowanego swego. Więc nawet jeśli czegoś nie dopilnujemy, ale pilnujemy i mimo to z naszej ludzkiej słabości czegoś nie dopełnimy, to mamy tego, który we śnie nas obdarza. To nie jest zachęta do lenistwa. To nie jest tak, że jeśli lekceważąco będziemy sobie spać i powoływać się na ten werset, to że ściągniemy na siebie coś innego niż gniew Boży. Bo Bóg jest również Bogiem gniewu i Jemu głupcy się nie podobają. A głupcy to są tacy, którzy zaniedbują dary Boże otrzymane od Niego. I tutaj jest wadą troszczenie się. Pan Jezus mówi, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w błaganiach, to Paweł z kolei mówi, powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie myśli waszych i serc waszych w Chrystusie Jezusie. A Pan Jezus powiedział, żeby nie troszcie się i powtórzone to jest w wielu miejscach. Natomiast też jest powiedziane, że Pan Jezus daje nam lekkie brzemię i miłe brzemię i odpoczynek jest u Niego. I tak właśnie jest, że owszem, mamy pewnego rodzaju zobowiązania jako ludzie tego wieku. Mamy rolę do spełnienia męża, ojca, żony, matki i dziecka i ucznia i pracownika i pracodawcy. I każda z tych funkcji ma swoje zakresy troski o innych i o siebie, ale przede wszystkim, żeby te relacje budować w oparciu o Słowo Boże i posłuszeństwo Bogu. I jeśli to robimy, to nie musimy się nadmiernie martwić przedwcześnie. Mamy tego, który obdarza umiłowanego swego nawet wtedy, kiedy on ze zmęczenia zaśnie, z przemęczenia, czy też o swojej porze pójdzie we właściwym czasie spać, wiedząc, że to, co miał wykonać, wykonał, idzie spać i odpoczywa, wiedząc, że braki to właśnie są po stronie Pana Jezusa, aby je właśnie w czasie nawet snu uzupełnić. Kolejna myśl jest to myśl obca temu światu zupełnie. Natomiast dla nas jako wierzących ona powinna być bardzo ważna. Oto dzieci są darem Pana. Podarunkiem jest owoc łona. To, co robimy z czymś, co otrzymaliśmy w prezencie, świadczy o tym, z jakim szacunkiem odnosimy się do tego, kto nam to podarował.
My jako ludzie to doskonale rozumiemy. Być może kiedyś komuś coś podarowałeś i zostało to zlekceważone. I twoje serce było przeszyte bólem z powodu tego, że ktoś obdarowany przez ciebie zlekceważył twój dar. To bardzo boli. I podobnie jest z Bogiem. To znaczy, On nie szuka swego, tak jak my, ale jeśli my lekceważąco potraktujemy podarunek od Niego, to jest to forma lekceważenia tego, który nam to podarował. Czyli jeżeli otrzymaliśmy od Pana dzieci drogą naturalnego porodu, jak tutaj jest, podarunkiem jest owosłona, czy też w wyniku okoliczności pozwalających zaopiekować się dziećmi nam podarowanymi, na przykład urodzonymi przez kogoś innego, to jest to dar Boży, dar od Pana. Dzieci są darem Pana. Dzieci są prezentem od Boga. Dzieci są czymś dobrym, bo Bóg daje dobre rzeczy. I tutaj widzimy wyraźnie, że Bóg jest tym, który je podarował i możemy się cieszyć jako błogosławieństwem Bożym tymi dziećmi, ale mamy też wobec nich zobowiązania. Te zobowiązania polegają na tym, aby je jak najszybciej zaznajomić ze Słowem Bożym, jak najszybciej zaznajomić je z Bogiem, pouczyć je, że jest Ten, który zatroszczył się o ich zbawienie jeszcze, gdy nawet jednego dnia na tej ziemi nie przeżyły. A dzieci, jak wiemy na przykład z księgi Jeremiasza, to Jeremiasz był wybrany już w łonie matki. Więc to jest od momentu, gdy już wiemy, że dziecko jest w łonie matki. Od poczęcia jest to indywidualna osoba, człowiek pełnowartościowy. Jest to całkowicie oczywista sprawa, że ta troska już wtedy powinna być wyrażana. I oczywiście są tu różne teorie. Ja swoim dzieciom głosiłem Ewangelię, gdy jeszcze były w łonie matki. Mówiłem po prostu do brzucha. I być może to jest rzecz niepoważna, ale ja uważam, że jeśli jest powiedziane odnośnie tego, że już w łonie matki to wszystko jest kształtowane i że jest wyraźnie powiedziane, że niektórzy są bezbożnymi już od łona matki i wiemy o Janie Chrzcicielu, że w wieku 3 miesięcy od poczęcia podskoczył, może 6, może się pomyliłem w matematyce, ale na pewno był w wodach płodowych matki i podskoczył, gdy zobaczył poczętego Pana Jezusa, a dokładnie matkę, która nosiła go w łonie. Poruszyło się dzieciątko w łonie. To ta świadomość jest daleko dalsza niż to, co mówi nam współczesna nauka o dzieciach w fazie prenatalnej. I jest to dla mnie wielki cud, że dziecko jest istotą w pełni ludzką od momentu poczęcia, a nie tak, jak próbują nam wmówić współcześnie różnego rodzaju ideolodzy dopiero po porodzie, albo wręcz kilka miesięcy po porodzie, bo i takie były różnego rodzaju pomysły, że dopiero po iluś dniach po porodzie człowiek stawał się w pełni istotą. I to się pojawiało wśród tych, którzy deklarowali się jako uczeni w piśmie. Między innymi przypisuje się takie poglądy Augustynowi czy Tomaszowi z Akwinu, wielkim teologom rzymskokatolickim, na których jest oparta niejedna myśl teologiczna otaczającego nas świata.
Więc to są myśli całkiem obce Słowu Bożemu, gdy popatrzymy na te wskazówki, które są rozproszone po Piśmie Świętym. I widzimy wyraźnie, czym strzały w ręku wojownika. Tym synowie zrodzeni za młodu. Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Mamy obok wojnę. I gdy do tych rzeczy, które tam się odbywają, siłą rzeczy jakąś uwagę przywiązujemy, to powtarza się jeden stały komunikat. Zarówno jednej, jak i drugiej stronie konfliktu brakuje pocisków, brakuje amunicji. I dzieci są tutaj porównane do strzał. Strzały to jest amunicja. Amunicja w ręku wojownika. Tym wojownikiem jest każdy rodzic. I otrzymał te strzały do... Tutaj jest powiedziane... Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan. Nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Czyli jest jakiś konflikt, którym jest ten człowiek, którego tutaj na myśli miał autor psalmu, i jest jakaś rozprawa z nieprzyjaciółmi. I faktycznie tak jest, że potem my się starzejemy. Potem posuwamy się w latach. I doświadczenie mówi, że bardzo często o dobrostanie przyszłości dojrzałych, dorosłych, starzejących się ludzi decyduje zachowanie ich dzieci. Ci, którzy mają dobrze wychowane dzieci, to te dzieci, jeśli są posłuszne Słowu Bożemu, są tymi, którzy na tych starych dniach, starych latach pomagają swoim rodzicom w taki czy inny sposób. I to jest coś, co tutaj w tym psalmie jest pokazane jako amunicja. Te dzieci są pewnego rodzaju bronią przeciwko zasadzkom nieprzyjaciół. A nieprzyjaciół nie braknie. Dlatego musimy mieć tę świadomość, że mamy pełne zabezpieczenie od Pana, ale są też pewnego rodzaju nasze zobowiązania wobec tego, co otrzymaliśmy, wynikające z szacunku do tego, który nam to podarował. I ten szacunek jest przejawiany w tym, że w sposób zdyscyplinowany, w sposób wskazywany przez Słowo Boże, do tych kwestii podchodzimy. Nie zapominając, że wszystko jest darem, mamy obowiązki, które jeszcze przypomnę. Budowanie domu, bo tu jest w połowie wersetu pierwszego, trudzą się ci, którzy go budują. Mamy trudzić się, budując go, wiedząc, że Pan jest tym, który ten dom zbudował, jeśli dobrze rozpoznaliśmy Jego wolę. Mamy czuwać, wiedząc, że Pan już upilnował tego dobra, a więc bez lęku o efekt mamy do wykonania pracę, która jest dzięki temu lżejsza, wiedząc, że już to jest upilnowane, jest strzeżone. Także mamy wyraźnie powiedziane, że wstajemy, kładziemy się, spożywamy chleb i wykonujemy swoje prace, wiedząc, że nie musimy się troszczyć, jeśli robimy to zgodnie z wolą Bożą, bo braki ewentualnie uzupełni nawet w czasie snu nasz Zbawiciel. I mamy także podarowane towarzystwo w postaci dzieci, którym jesteśmy zobowiązani troskę nie tylko taką ludzką,
biologiczną, rodzicielską, której także rodzice tego świata niewierzący są wierni w wielu aspektach, a nawet wierniejsi od nas, ale przede wszystkim troskę poza troską tą biologiczną, także troskę duchową, wskazanie na Pana Jezusa jako Zbawiciela, wskazanie na to, że mogą dzieci ufać Panu całe ich życie na każdym kroku. Niech Pan błogosławi nasze starania w tym zakresie. Niech Twej świątyni, Boże, brzmi cześć, chwała, uwielbienie Ci za ogrom Twej miłości. Nam łasce wyświadczyłeś ją, aż dotąd prowadziłeś nią moc, w której śmierci zdjęta, to miłość niepojęta, przewyższająca myśli wsze, przez rozum niezbadana. Tyś, Panie, śmierć zwyciężył sam, zbawienie, życie dałeś nam, tak jako Bóg Zbawiciel. Wybranych w miłym przez Ciebie, Tyś nas postawił przed siebie, jak dzieci swej miłości. Zuchy.